Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej. Dzisiaj naszym gościem podczas kolejnego klubu obywatelskiego w Lublinie jest pan minister Radosław Sikorski. Szanowni Państwo, klub obywatelski jest takim spotkaniem w formule bardzo otwartej, w formule dyskusji, więc dzisiaj podczas naszego spotkania przede wszystkim będziemy dyskutować, będziemy rozmawiać o palących i najbardziej dyskutowanych obecnie w Polsce problemach. Przede wszystkim w kontekście także pobytu pana ministra, ostatniego pobytu w Ukrainie, będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie Polski, będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie Polski militarnym, o bezpieczeństwie Polski energetycznym, ale będziemy rozmawiać także o bieżącej polityce, szczególnie w kontekście funduszy europejskich. Ja przypomnę, że Polska obok Węgier jest jedynym krajem, który nie dostał jeszcze pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. W związku z tym, na skutek wewnętrznej polityki polskiego rządu i tej, można powiedzieć, przepychanki politycznej, która ma miejsce na polskiej scenie politycznej, cierpią Polacy, cierpi polski budżet. Nie jesteśmy w stanie jako Polska ograniczyć inflacji na skutek tego, że nie mamy dopływu środków unijnych. A w Lublinie i na Lubelszczyźnie czekamy na miliardy złotych, bo wiemy, że także Fundusz Spójności dla Polski jest zagrożony, co przekłada się z kolei na zagrożenie wypłaty 9 miliardów złotych dla Lubelszczyzny i udziału Lubelszczyzny w podziale kolejnych 12 miliardów złotych z programu Polska Wschodnia. O szczegółach i o tym, jak ten brak środków unijnych na Lubelszczyznę, na konkretne inwestycje w Lublinie i na Lubelszczyźnie się przekłada, my za moment powiemy, ale na początek proszę o dwa słowa na ten temat pana ministra Radosława Sikorskiego. Dziękuję bardzo za zaproszenie do Lublina. Jestem tu już drugi raz w ciągu miesiąca, bo w drodze na Ukrainę. Będę prezentował swoją antologię dziennikarstwa 35 lat, ale rzeczywiście w Brukseli dziwimy się, dlaczego rząd nie wypełnia warunków otrzymania przez Polskę tak znaczących funduszy w sytuacji, gdy złotówka zdewaluowana, kraj zadłużony, inflacja szaleje, drożyzna i wydawałoby się, że te pieniądze są dość pilnie potrzebne w mojej obecności. W Strasburgu rok temu Mateusz Morawiecki obiecywał, że wypełni warunki. To znaczy zreformuje nie tylko system dyscyplinarny sędziów, ale też przywróci tych kilku sędziów, którzy i tak mają przecież wyroki sądów administracyjnych i zdejmie ustawę kagańcową. Niestety to nie nastąpiło. A nie nastąpiło dlatego, że rząd trzyma się deform wymiaru sprawiedliwości, które sam uważa za nieudane. Premier nie jest w stanie dojść do ładu ze swoim własnym podwładnym. Próbujemy mu pomóc, składając wniosek o odwołanie pana ministra Ziobry. No ale zdaje się, że mówią, że on im uniemożliwia sięgnięcie po pieniądze europejskie, a jednocześnie będą głosowali przeciwko jego odwołaniu. Ja już nic nie rozumiem, szczerze. No bo są kraje unijne, takie jak Włochy i inne, które dostają już drugą transzę gigantycznych pieniędzy. No więc wydaje mi się to kompletnie nieracjonalne. Jesteśmy kilka dni po naszym święcie niepodległości i to, że te pieniądze uda się odblokować po zmianie władzy, w to nie wątpię. Natomiast to, że przez z górą 7 lat PiS zaszczepia Polakom truciznę polegającą na definiowaniu polskości w opozycji do demokratycznej Europy, próbuje zdefiniować patriotyzm jako wrogość do Unii Europejskiej. I niestety spora część naszego narodu daje sobie tą truciznę zaszczepić. To mnie bardzo martwi, bo pokolenia naszych przodków walczyły o to, żeby Polska była na należnym jej miejscu w demokratycznej Europie. A dzisiaj partia rządząca i jej upartyjnione media
mówią o Europie jako o wrogu, co jest absurdalne, ale niestety nie będzie łatwe do odwrócenia. Dziękuję. Pani posłanka Marta Wcisło. Szanowni Państwo, wszyscy wiemy, jak dzisiaj bardzo potrzebne są Polsce unijne pieniądze. Rząd ma ogromną dziurę budżetową. Chce pożyczyć 400 miliardów złotych na bardzo wysoki procent. A na stole leżą unijne pieniądze. Rząd dziś nie dba o obywateli. Rząd dziś dba o większość polityczną. Jesteśmy temu przeciw. Nie będziemy popierać takiej polityki. Będziemy głosować za tym, aby osoba, aby największy hamulcowy, jakim jest minister Ziobro, został odwołany. Pan poseł Krzysztof Grabczuk, proszę. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, miałem to szczęście, kiedy zostałem marszałkiem województwa, a pracowałem tutaj 12 lat, przyszły wtedy gigantyczne fundusze europejskie. Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej dokończyliśmy inwestycje, które ciągnęły się od kilkudziesięciu lat, jak chociażby niedaleko stąd, zaledwie 200 metrów, teatr w budowie, który był budowany 42 lata, czy szpital w Chełmie, czy szpital w Łęcznej, ale także rozpoczęliśmy i zakończyliśmy inwestycje, o których marzyliśmy od kilkudziesięciu lat, jak chociażby lotnisko. Tych inwestycji jest cała masa. Dotyczą one małych miejscowości, dużych, większych miejscowości, małych wiosek, dużych gmin i dużych miast. Dotyczą one żłobków, przedszkoli, osób niepracujących, dotyczą środowiska medycznego, dotyczą uczelni. W moim przekonaniu to jest swoista zdrada stanu, że polski rząd w niezwykle trudnym momencie dla Polski, w okresie wielkiego kryzysu, w okresie szalejących cen, w okresie najwyższej inflacji, w okresie najwyższych rat kredytu nie sięga po fundusze europejskie. A rzeczą najgorszą jest to, że to wewnętrzna polityka, kłótnie pomiędzy prezesem Kaczyńskim, ministrem Ziobro, premierem Morawieckim, są przyczyną tego i cierpią z tego powodu milionów Polaków. Na pewno ci, którzy dzisiaj dopuszczają się takich decyzji, decyzji, które uderzają we wszystkich Polek i Polaków, poniosą w przyszłości za to odpowiedzialność. To jest bardzo zła decyzja, to jest decyzja niezrozumiała, decyzja na skutek której cierpią wszyscy Polacy. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Stanisław Szumiński. To środki unijne pozwoliły nam w przeszłości, wcale nie tak dawno, zrealizować najważniejsze inwestycje w naszym regionie. Kluczowe. Obwodnica miasta Lublina i połączenie stolicy naszego regionu ze stolicą kraju. Dzisiaj pana ministra pytam, jak przebiegała podróż. Życzyłbym sobie, żeby do każdego województwa tak się dojeżdżało. Byłbym częściej i dłużej w wielu regionach. Te środki są dzisiaj bardzo potrzebne dla naszego regionu. Otóż my mamy jako region walory, ale też mamy niechlubną pozycję. Jeżeli chodzi o rozwój, mierzony PKB na głowę mieszkańca, niestety jesteśmy na końcu tej stawki. Więc dzisiaj zabiegamy i apelujemy do rządzących, do Prawa i Sprawiedliwości, jak najszybciej sprowadzić do Polski te pieniądze, które są położone na stole. I jeszcze jedna kwestia. W ubiegłą sobotę zorganizowaliśmy konferencję regionalną w zakresie kryzysu energetycznego. Dzisiaj te pieniądze są potrzebne, bo po pierwsze z jednej strony modernizacja linii przesyłowych, bo brakuje nam mocy, i modernizacja linii niskiego i średniego napięcia, bo nie mamy możliwości przyłączenia już tych źródeł energii z odnawialnych źródeł,
które są już zbudowane i są realizowane, bo nie mamy możliwości przyłączenia. To są nasze najpilniejsze potrzeby. Bez energii, bez modernizacji energetyki nasz rozwój jest po prostu bardzo trudny, a stawka jest nasza niestety, tak jak powiedziałem, na końcu. Zatem zabiegajmy wspólnie i za Państwa pośrednictwem mediów. Próbujmy wpłynąć na Prawo i Sprawiedliwość, żeby zostały podjęte te decyzje, które pozwolą konsumować i zagospodarować środki unijne, wielkie środki, zarówno z Krajowego Planu Odbudowy, jak i z Funduszu Spójności. Dziękuję. Szanowni Państwo, Lublin i Lubelszczyzna potrzebuje funduszy unijnych tak jak tlenu do życia. Przez ostatnie lata nie rozwijalibyśmy się w takim tempie. Lublin i Lubelszczyzna nie wyglądałyby tak, jak wyglądają, o czym mówili moi przedmówcy, gdyby nie środki unijne. Samorządowcy są gotowi z konkretnymi inwestycjami. Są pozwolenia na budowę. W Lublinie to dotyczy Błoni pod Zamkiem, to dotyczy przebudowy ulicy Nałęczowskiej, to dotyczy przebudowy ulicy Turystycznej, to dotyczy Parku Bronowickiego. To są gotowe projekty budowlane, na które jeśli tylko będą pieniądze, będzie finansowanie ze środków unijnych, natychmiast mogą być realizowane. Natomiast jeśli tych środków zewnętrznych nie będzie, samorząd Lublina i inne samorządy, które są w takiej samej sytuacji, mając gotowe projekty, po prostu tych inwestycji tak potrzebnych mieszkańcom nigdy nie zrealizują. Więc PiS w tym momencie odcina samorządom tlen. Odcina tlen nam wszystkim, bo to my przecież jako mieszkańcy tworzymy samorząd. I ja powiem to, co mówiłem jakieś 10 dni temu na wspólnej konferencji z panem przewodniczącym Rzymianem. Posłowie PiS-u dzisiaj powinni stać przed państwem z Lublina i z Lubelszczyzny i tłumaczyć się, dlaczego te pieniądze jeszcze do Lublina i na Lubelszczyznę nie trafiły. I ja mam nadzieję, że państwo będziecie ich o to pytać, bo to jest ich zaniedbanie, to jest ich wina. Czarnka, Sobonia, Tułajewa i pozostałych, że tych pieniędzy w Lublinie i na Lubelszczyźnie jeszcze nie ma. Jeśli macie państwo pytania, to się uda.